Kochani, bardzo serdecznie z strony Grzesiora Vloger. Witam w odcinku już trzecim, sezon drugiego, Vlog o życiu. I dzisiaj sobie pogadam stare czasy tego, jak zaczynałem z moim kanałem starym, który już nie istnieje, szkoda. No, były tam wyświetlenia, fajne, fajowskie były wyświetlenia. W sumie, może tutaj się przyniosę. Fajowskie były wyświetlenia do tego. Hobo się nagrywało, Sajdrowa był, trójka na 100%. Tego nikt nie nagrywa sobie na 100%, ale jakieś takie kijowe wyświetlenia, powiem wam, były. Z 30 wyświetleń było, to było w dni nagrywane, także po kiju. Niestety. Też jakoś tam żebrałem suby, ale to na CS1 szóstki tamten. Mówię, czy dasz suba tutaj, nie? Tego, niektórzy dawali tam, nie? No to ten Przemek mnie oglądał. Mario chyba nie. To taki ziomek tam z serwera. Też dobry dosyć. Jak ja? Ja mu tylko pomagałem czasami, bo on tam nie ugrywał niektórych typów z daleka. Ja tą kałachę zawsze miałem, on to przeważnie za WP grał. Nie był jakiś taki za mocny. Chociaż nie, czasami też z kałachem grał w CS1 szóstce. No, co tam by jeszcze było? Jakieś gry z NES-a nagrywałem, ale chyba bez mikrofonu były jeszcze. Jakieś 10 gier chyba, bo to był chyba Bro. Snuffy Bros, Kodename Viper, Contra chyba 2, Gijoy to był, chyba ten, jeszcze ten kotek, jak to on się nazywa, ten Tchekat, no Tchekat się nazywa ta gra, potem jeszcze co to było, coś tam jeszcze było, Mighty Final Fighting. Final Fighting. Potem był Gunnac jeszcze nagrywany na ten kanał. Nie, już dalej jakoś nie pamiętam, co tam było dalej nagrywane. Jakieś tam były gierki nagrywane z NES-a, ale nie pamiętam tytułu, właśnie o to chodzi. Potem był ten Hobo, było kiedyś tam na samym początku jakoś nagrywane po Strandholdzie. No, Strandhold to nawet nie, w sumie nie, kijowe wyświetlenia to były na tamten czas. Po 50 chyba wyświetleń to było w Elblągu nagrywane. Później był LiveX z tego też, ale nie na tym koncie, na jakimś innym był koncie. Chyba, nie, chyba że na tym był koncie, no. No, coś tam jeszcze było. W sumie resztę to opowiem w następnym odcinku, bo widzę, że już zaraz tam brak mnie miejsca, zaraz będzie koniec odcinka tego, niestety. Fajnie się gada do tego, no ale zawsze mało minut zawsze jest napisane. Trzeba się w tylu minutach wypowiadać. Dobra, na razie, cześć, trzymajcie się, do jutra.